Prawie 60 imprez sportowych i łącznie ponad 4000 obecnych na trybunach kibiców. To nie są niesatysfakcjonujące wyniki. Środowisko sportowe miasta Działdowo podsumowało kalendarz imprez z roku 2023. 70 meczów piłkarskich, rajdy rowerowe i inne wydarzenia aktywizują i integrują mieszkańców Działdowa. Trwają przygotowania do sezonu wiosenno-letniego. Ale my już dalej myślimy, dalej w przyszłość myślimy. No, zbliża się już kwiecień, porządki na obiektach, przygotowanie kortów do otwarcia. Korty będą otwarte tradycyjnie, jak każdego roku, z dniem 1 maja. Ale myślimy też o tym wielkim meetingu, no bo jest to już historia naszego miasta. Meeting, tu były wielkie gwiazdy polskiej lekkiej atletyki. Ostatnio był Marek Prawgo, ale był tu i Jacek Wszoła, była i Grażyna Rapsztyn, rekordzistka świata. No wielu wspaniałych zawodników. Największe skupienie ma teraz miejsce wokół działdowskiej dychy. Meeting lekkoatletyczny to wizytówka Działdowa. I dlatego przypominamy, czas może zagrać na naszą niekorzyść lub przeciwnie. Do zawodów trzeba się przygotować. To ostatni gwizdek, by zrobić to dobrze. Organizator także staje na głowie, by nie zawieść wiernych fanów i uczestników wydarzenia. Kto będzie w tym roku? Bardzo myślimy, bo rozmawiamy z panem Markiem Prawgo, bo taka jest tradycja, że poprzednik typuje następnego zawodnika, kto będzie gościem honorowym na tym meetingu. Kto ceni sobie sportową rywalizację, lepiej niech trenuje z uporem maniaka. Tu poziom jest wysoki. Działdowo lubi pokazać, że potrafi.